Siema wszystkim, Cytodo Matao, witam was serdecznie w takim bardzo fajnym odcinku. No i dobra, mordo, od razu mówię, o co chodzi. Mój brat, którego pewnie dobrze znacie, nigdy nie miał jakiegoś dobrego sprzętu. Z racji tego, że mam taką możliwość, zorganizowałem dla niego paczkę, która jest zresztą statywem dla tego aparatu. W której znajduje się po prostu sprzęt dla niego, więc co? Póki co jeszcze mój brat jest w szkole, także szybko sobie to odpakujemy, zobaczymy co tutaj w ogóle jest. A, i zapomniałem o najważniejszym, oczywiście ono nie będzie coś w stylu, no masz to dla ciebie. Tylko dam mu to w o wiele bardziej hardkorowy sposób. Bardzo, bardzo hardkorowy. Dobra, przenosimy się do mojego pokoju i zobaczymy co jest w tym ogromnym pudełku. Mordy, szybki konkurs, jak dobijemy 2000 followów w ciągu doby, to organizuję dla was mega fajny konkurs. Także followujcie mytarnacki8. Okej, teraz będzie bardzo fajny moment. Paczka ogólnie waży prawie 3 kg, także w sumie jestem bardzo ciekaw, co tutaj się znajduje, także co? Tak sobie w ogóle pomyślałem, że jeśli ktoś jest youtuberem i nie używa długopisu, to w momencie, gdy dostaje jakąś paczkę, musi go użyć do tego, aby zamazać swój numer telefonu, adres zamieszkania. Wow, i zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Lecimy z pierwszą rzeczą. I mamy tutaj słuchawki Neon 360. Także w sumie Michał będzie miał drugą głowę, bo te słuchawki są dwa razy większe od jego głowy. Nie, nie wierzę. Patrzcie, dostał jeszcze klawiaturę Tor 200. Z tego co wiem, jest to klawiatura mechaniczna oraz bardzo dobra. Ja miałem wiele razy w sklepach, mam też o niej bardzo dobre opinie. Oczywiście nie będę tego tutaj odpakowywał, dam to oczywiście dla Michała, żeby on miał tą przyjemność. Mamy jeszcze... Wow! Mamy jeszcze, słuchajcie, mamy podkładkę, znaczy Michał ma podkładkę, która kurde jest jakaś dziwna, bo jak widzicie jest jakaś, nie wiem, podświetlana czy coś. I jest o wiele ciężejsza niż normalne podkładki, jest, można powiedzieć, nawet jest bardzo ciężka. Kurde, już zaczynam mu zazdrościć. I została, słuchajcie, ostatnia rzecz, czyli, uwaga, uwaga, myszka. Myszka jest to Xeon 210, tak się właśnie myszka prezentuje. Dobra, mordy, muszę się spieszyć, bo za chwilę przychodzi mój brat i szybko powiem wam moją całą taktykę oraz plan, w jaki sposób mój brat Michał będzie nowym właścicielem tych super rzeczy. Dobra, to jest pokój brata, który pewnie już dobrze znacie z niektórych pranków, proszę dzwonić. Tak, i generalnie tutaj ma swoje właśnie stanowisko. Jak widzicie, wygląda ono no, bardzo ubogo. I słuchajcie, mój brat po szkole przyjdzie sobie tutaj, a ja wejdę jak gdyby nigdy nic. Oczywiście wcześniej ponastawiam już ukryte kamery, których mam nadzieję, że Michał nie zauważy. Będę miał jakąś szklankę z piciem czy coś takiego, po prostu będę sobie popijał i po prostu najzwyczajniej w świecie obleję tą klawiaturę i zobaczymy przy okazji reakcję Michała. Potem jak już klawiatura będzie zlana, to wyjmę ją i zacznę rzucać i zobaczymy reakcję Michała, bo to w końcu jest jego klawiatura. I tutaj mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś przeskoku, że nie wiem, Michał zacznie płakać czy coś. Później może to samo zrobię ze słuchawką. No nic, zobaczymy wszystko w sumie, jak już Michał przyjdzie. Także czekamy na Michała. A i słuchajcie, pomyślałem sobie, że jak już mój brat zacznie się uspokajać, to wtedy powiem mu, żeby poszukał jakiejś niespodzianki po tym pokoju i wszystko, co znajdzie, będzie jego. Tutaj ukryłem myszkę, więc po prostu jak coś znajdzie, to od razu będzie należało to do niego. Dobra, słuchawki pójdą do szafy. Poszukaj po pokoju, patrz. Przeszukaj cały swój pokój i wszystko, co znajdziesz, co nigdy wcześniej nie widziałeś, należy do ciebie. Szukaj bardzo dokładnie, bo ciężko będzie znaleźć. Bez kitu. No, to należy do mnie. Wszystko, czego jest... A, to należy do ciebie. Jako mycho. Pierwsza rzecz. Zgadzasz. Miałem w ogóle inny taki pomysł, żeby coś ci rozwalić, żebyś był wkurzony, ale pomyślałem sobie, że wiesz, później inni będą to oglądać i będą mnie hejtować później. Sprawdzaj bardzo dokładnie. Co ty gadasz, jaki fajny? No, jest klawiatura. Szukaj dalej. Nie. Znalazłeś dwie rzeczy. I tak to jest fajne. A to jest ta taka majka jeszcze? Jeszcze nie przeszukałeś niektórych rzeczy, ominęłeś te niektóre rzeczy. Tak? No. Mówisz? Nie. Są słuchawki. Wielkie. No, ja mówiłem, jak rozpakowywałem paczkę, to mówiłem, że one są dwa razy większe od twojej głowy, bo serio takie będą. Tak, ja je widziałam, one chyba w tej szafie kiedyś. No. No, ostatnia rzecz będzie najtrudniejsza. Tak? No. Może nie najfajniejsza, ale będzie najtrudniejsza do odgadnięcia, bo jeszcze... A, najtrudniejsza. Tak? No. Dobrze patrzysz u góry, ale nie... Nie będę ci w sumie nic podpowiadał. No i ostatnia rzecz, podkładka. Która jest chyba podświetlana, ale nie jestem pewien. Podświetlana? No.
No to co, teraz masz jakieś nożyczki czy coś, to teraz możesz sobie to wszystko rozpakować. I zobacz, ona powinna być w ogóle długa, ta podkładka. Z tego co widziałem. No. Patrz, widzisz, nie miałeś podkładki. Miałeś tylko trochę miejsca na myszkę, to teraz musisz sobie tutaj przenieść wszystko. Dobra, słuchajcie, wszystko już z bratem poskładaliśmy i wygląda to mniej więcej w taki sposób. Nie zapomnijcie, że można subskrybować ten kanał, aby być na bieżąco. Teraz będą dzienne live'y, czyli tak naprawdę codziennie będziecie mogli się ze mną widzieć. A i słuchajcie, ważna sprawa. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama mternacki8, dodawajcie, bo będę pisał już z każdym widzem. Stanowisko prezentuje się właśnie w taki sposób, jak widzicie, no kurde, klawiatura, myszka i to wszystko tworzy naprawdę bardzo fajny, że tak powiem, design. Chciałem, żeby Michał, mi brat, coś w ogóle powiedział, jak się czuje, ale powiedział, że żebym dał mu spokój, bo musi wyjść z szoku. No, także ja się w sumie cieszę, fajną niespodziankę zrobiłem dla mojego brata, także do zobaczenia, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, życzę wam oczywiście miłego dzionka, do zobaczenia. Cześć. Jąkam się, wiecie, no, miesiąc przerwy robi swoje. Instagram, mternacki8.